Proszę Państwa, przechodzę do... A, jeszcze chciałem podziękować za zaproszenie mnie i Państwu za obecność, bo to bardzo jest ważne dla mnie. No i przechodzę do tematu zasadniczego. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, polsko-niemiecka. W każdym razie tak uważa, tak charakteryzuje stosunki aktualne, obecne stosunki polsko-niemieckie, pan Jacek Sariusz-Wolski, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, czy ma rację, to się okaże, czy to będzie najdłuższa wojna, bo on nawiązuje do wojny, jaką toczyli, takiej wojny hybrydowej, można powiedzieć, jaką toczyli Polacy w Wielkopolsce z państwem pruskim. I wyszli z tej wojny bardzo wzmocnieni. Między innymi dlatego, że wiedzieli, czego chcą, ale również dlatego, że państwo pruskie jednak przestrzegało pewnych zasad praworządności. Nie było tam całkowitej dowolności, dlatego można było taką walkę prowadzić i nawet osiągać sukcesy. Proszę Państwa, żebyśmy poznali dobrze i zrozumieli to, co się dzisiaj dzieje i co się będzie działo prawdopodobnie w najbliższych latach nawet, to musimy cofnąć się w czasie, trochę, nie za daleko, dlatego że każde wydarzenie ma swoje korzenie. Jeżeli te korzenie się pozna, to lepiej można zrozumieć samo wydarzenie. Tak samo każde wydarzenie ma swoje konsekwencje. No i te konsekwencje można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, tak jak pan Tomasz Cukiernik mówił, dedukować sobie. No i ja taką metodę w swojej publicystyce przyjmuję. Cofnijmy się zatem do 17 września 2009 roku, kiedy to amerykański prezydent Barack Obama przeprowadził reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, wycofując Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Środkowej. Wywołało to efekt takiej próżni politycznej, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Dlaczego prezydent Obama to zrobił, no to ja tego nie wiem, bo on mi się nie zwierza, ale warto w związku z tym przypomnieć wydarzenie wcześniejsze o miesiąc, które jak sądzę ma związek z tym resetem. Mianowicie 18 sierpnia 2009 roku w Soczi spotkał się izraelski prezydent Szymon Peres z rosyjskim ówczesnym prezydentem Dmitrem Miedwiediewem. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, więc właściwie nic bym o tym nie wiedział, gdyby nie to, że gadatliwy prezydent Peres udzielił wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet. Z izraelskich gazet można się wiele dowiedzieć. Ja w związku z tym mam takiego honorable correspondent, który tam śledzi tę izraelską prasę. Jak coś ciekawego się ukazuje, to on mi to zaraz sygnalizuje. No i dowiedziałem się w ten sposób, że prezydent Peres powiedział, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwsza, że Izrael nie uderzy na Irak. No to dotrzymał tej obietnicy, przynajmniej do dzisiejszego dnia. I drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej z Europy Środkowej. Co w zamian obiecał mu prezydent Miedwiediew, to już o tym nie powiedział, ale na pewno coś musiał obiecać, bo prezydent Peres nie był człowiekiem, który by cokolwiek zrobił bezinteresownie. W związku z tym na pewno jakieś... No, być może, że w stosownym czasie te obietnice zostaną nam objawione w taki czy inny sposób, no ale na razie nie wiemy. I ta deklaracja prezydenta Obamy z 17 września 2009 roku natychmiast się przełożyła nie tylko na stosunki w środkowej Europie, ale również na stosunki wewnątrz Polski. Tym bardziej się przełożyła, że 13 miesięcy, przepraszam, później, mianowicie 19 i 20 listopada 2010 roku odbył się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I podczas tego szczytu
zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Nie już niemiecko-rosyjskie, tylko NATO całego. No i to stwarzało dla Polski zupełnie nową sytuację. Polska jako członek NATO musiała się w tym strategicznym partnerstwie z Rosją odnaleźć, dlatego że no nie może być tak, że całe NATO jest w strategicznym partnerstwie, a Polska nie. Polska też musi jakoś sobie wypracować jakieś stanowisko. No i sobie wypracowywała, bo to nie od razu. Tam z innego klucza nasi umiłowani przywódcy zaczęli ćwierkać i tak dalej, i tak dalej. A kulminacyjnym momentem tej metamorfozy była wizyta w Warszawie patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla, który w sierpniu 2012 roku na Zamku Królewskim razem z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Na chwilę się zatrzymajmy nad osobie patriarchy Cyryla. Otóż, kiedy ja czasami, jak to przystało na ruskiego agenta, o co mnie tam pomawiają, pan świętej pamięci, pan doktor Targalski, co miesiąc mnie demaskował tam jako ruskiego agenta, ja tylko mówię, może szkoda, że to nieprawda, no ale dlaczegożby nie. No i oglądam, jak przystało na ruskiego agenta, czasami oglądam rosyjską telewizję, bo tam też się można ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i właśnie natrafiłem na audycję z udziałem patriarchy Cyryla. Jak on tylko został wyniesiony do tej godności, no to rosyjski odpowiednik naszej resortowej stokrotki, czyli pani redaktor Moniki Olejnik, zaprosiła go do studia, posadziła go w fotelu, no i na dzień dobry powiada mu tak. Wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co patriarcha Cyryl mówi, da, no iż to. No to bardzo ciekawa postać jest patriarcha Cyryl. No i nie wiadomo, do czego by dalej doszło, gdyby prezydentowi Obamie się nie odwidziało. No mniejsza już o to dlaczego, ale mu się odwidziało. I w drugiej połowie 2013 roku prezydent Obama zresetował swój poprzedni reset. Co zresetował go w taki sposób, że zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie. Co oznaczało, że to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja proklamowane w Lizbonie zostało wysadzone w powietrze w jednej chwili. Dzisiaj już w ogóle nikt o tym nie pamięta. No i to oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie Środkowej i to takim wejściem smoka wracają. To oznaczało, że Polska znowu przechodzi spod kurateli strategicznych partnerów pod kuratelę amerykańską. No i to natychmiast się przełożyło na sytuację wewnętrzną w Polsce, dlatego że trzej kelnerzy pod przewodnictwem pana Marka Falenty, który tam zdaje się do tej pory siedzi w jakimś psychiatryku, trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej. Zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Innych nie podsłuchiwali, tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej w rozmaitych restauracjach warszawskich, głównie w restauracji Sowa i Przyjaciele. No i tam nagrali 900 godzin tych podsłuchanych rozmów. My znamy tylko taką wierzchołek Góry Lodowej, a tego najważniejszego to nie wiemy. No i podejrzewam w związku z tym, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy. Dlatego, że oni nagrali również 700 godzin, ale już nie w knajpach, tylko w rezydencji premiera Tuska. Gdzie kelnerom tak nie bardzo można się tam panoszyć i szarogęsić, więc dlatego przypuszczam, że musieli im pomagać pierwszorzędni fachowcy, dla których zainstalowanie podsłuchów w kancelarii rezydencji premiera Tuska nie przedstawiało najmniejszych trudności. No i te rewelacje podsłuchane zaczęły na początku roku 2014 przeciekać do niezależnych mediów głównego nurtu,
kompromitując dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. No bo jeżeli na przykład pan minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz powiada w swobodnej rozmowie, że Polska istnieje, państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, a tak naprawdę to jest HD i kamieni kupa, no to rzeczywiście po pierwsze taka diagnoza no jest szokująca, a po drugie wypowiada ją minister tego państwa, minister spraw wewnętrznych, jest bardzo ważny minister, jeżeli on to mówił o tym jako o rzeczy zwyczajnej, więc to jest rzeczywiście kompromitujące. W rezultacie notowania Platformy Obywatelskiej zaczęły spadać w dół, a relatywnie wzrastać notowania Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że w związku ze zmianą kurateli trzeba było dokonać podmianki na pozycji lidera politycznej sceny, bo dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, no to jasne, że owczarki niemieckie są na stanowisku lidera politycznej sceny, to jasne. Ale w momencie, kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, no to Amerykanom Platforma Obywatelska na pozycji lidera jest potrzebna jak psu piąta noga. Musiała się dokonać podmianka. No i tak się stało. Wybory prezydenckie w 2015 roku wygrał pan Andrzej Duda. Pan Andrzej Duda jeszcze pół roku wcześniej w ogóle w Polsce nie był znany jako polityk samodzielny. On tam był jakimś urzędnikiem, jakich jest tysiące, ale nie był znany jako polityk samodzielny. No i pół roku później pan prezydent Komorowski naprawdę myślał, że nie ma z kim przegrać. Naprawdę tak myślał. Ale pół roku później przegrał i to z kim? Właśnie z panem Andrzejem Dudą. Byliśmy świadkami cudów, przy której cud w Kanie Galilejskiej to jest w ogóle mały pikuś. Proszę państwa, no i wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość i utworzyło rząd pod przewodnictwem pani Beaty Szydło. Pani Beata Szydło zrobiła ogromny skok, porównywalny do wielkiego skoku w Chinach, bo jednym susem przeskoczyła ze stanowiska wójta gminy Brześce na stanowisko premiera rządu, bądź co bądź sporego państwa europejskiego. Oto duży skok. Musimy się zatrzymać nad tym fenomenem. Dlaczego tak się stało? Otóż pewne światło rzuca na to okoliczność, że pani Beata Szydło jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. Ta Szkoła Liderów polega na tym, że to nie można tak o przyjść sobie z ulicy i się zapisać do tej szkoły, nie. Kandydatów do tej szkoły wyławia ambasada Stanów Zjednoczonych w każdym konkretnym kraju. Musi się kierować jakimiś kryteriami, na przykład nigdy mnie nie zaproponowali takiego zaszczytu, a tu proszę pani Szydło, więc jakimiś kryteriami się kierują, jakimi to ja nie wiem, ale muszą być one ciekawe, tym bardziej, że na stronach internetowych ambasady amerykańskiej w Warszawie można przeczytać, jaki jest cel Szkoły Liderów. Otóż celem Szkoły Liderów jest nauczenie tych wszystkich polityków, że jak już oni zostaną tam dygnitarzami w swoich krajach, żeby w swojej polityce uwzględniali interes Stanów Zjednoczonych. No to widzimy, że rzeczywiście przeszliśmy pod kuratelę amerykańską. No to nie ma w tym nic dziwnego. Proszę państwa, natomiast jedna rzecz się stała. Ten rząd Beaty Szydło powstał pod koniec roku 2015, gdzieś na przełomie listopada i grudnia. Jeszcze nie zdążył nic zrobić, bo dopiero powstał. Jeszcze nawet nie zdążył nic powiedzieć. A na początku stycznia 2016 roku Komisja Europejska, na czele której stały dwa owczarki niemieckie, mianowicie Jan-Klaudius Juncker i Franciszek Timmermans, wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Bezprecedensową, bo jeszcze nigdy wcześniej wobec żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej coś takiego nie zostało wszczęte. To oznaczało, że rozpoczyna się w Polsce walka o demokrację. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy są państwem poważnym
i wcale nie chciały przyjąć do wiadomości, czy pogodzić się z sytuacją, że skoro prezydentowi Obamie się coś przesunęło pod sufitem, to oni mają utracić tutaj wpływy polityczne w ważnym państwie środkowej Europy. No i stąd no nie można było tego głośno powiedzieć, ale walczyć o demokrację to zawsze można. No, co to komu szkodzi? To nawet trzeba walczyć o demokrację. No i rozpoczęła się walka o demokrację. Powstał Komitet Obrony Demokracji z panem Mateuszem Kijowskim na czele. Jakieś organizacje, takie obywatele SB tam się ujawnili i tak dalej. No, wojna o demokrację na całego. I kulminacyjnym momentem tej wojny był Ciamajdan 16 grudnia 2016 roku. Grupa Ciamajdan polegał na tym, że grupa posłów nieprzejednanej opozycji podjęła okupację sali plenarnej Sejmu. Dlaczego? Chodziło o to, żeby nie dopuścić do uchwalenia ustawy budżetowej. Bo nieuchwalenie ustawy budżetowej w konstytucyjnym terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Więc widać było, że idziemy na skróty. No, decyzja w tej sprawie należy do prezydenta. Ale w grudniu 2016 roku pan prezydent Duda jeszcze by się takiej decyzji nie ośmielił podjąć. I właśnie o to chodziło, żeby się nie ośmielił, bo wtedy można go by było oskarżyć już nie, że ogólnie tam lekceważy konstytucję, tylko że złamał ją w tym punkcie konkretnym. No to już to brzmi poważniej. Dlaczego, proszę Państwa, grudzień 2016 roku? Prawdopodobnie ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które wygrał w listopadzie 2016 roku Donald Trump. W Ameryce jest tak, że wybory prezydenckie odbywają się na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje zaraz swojego urzędu, tylko dopiero pod koniec stycznia. W związku z tym między początkiem listopada a końcem stycznia panuje coś w rodzaju bezkrólewia w Ameryce. To znaczy, że ten ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które wiązałyby ręce jego następcy. Całkiem rozsądne postępowanie. A z kolei prezydent elekt jeszcze nie podejmuje decyzji, bo nie złożył przysięgi, nie objął urzędu, więc panuje coś w rodzaju bezkrólewia. To bezkrólewie zazwyczaj nie jest jakieś dramatyczne, bo z reguły jest tak, że po wyborach na początku listopada ten kandydat przegrany składa gratulacje zwycięzcy, te emocje gwałtownie opadają, nawet jak tam kotłowało się w czasie kampanii wyborczej, to potem emocje opadają, wszystko wraca do normy. Tutaj tak nie było. Tym razem tak nie było. Tym razem, mimo że Donald Trump został wybrany, demonstracje przeciwko niemu wcale nie ucichały. Przeciwnie, tak jakby się nasilały. Mogłem się o tym osobiście przekonać, jak w grudniu 2016 roku byłem w Nowym Jorku. Demonstracje przeciwko Trumpowi jedna za drugą się przewalały przez Nowy Jork, mimo że one już niczego nie mogły zmienić, bo Trump był wybrany. I nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca tych demonstrantów, $18,5 za godzinę. W Ameryce to tak jest, tam większość tych demonstrantów to nie wie, o co chodzi. Tam krzyczą, precz, niech żyje i tak dalej. Tam jak się da, to sklepy rozbiją. No a potem biegną do kasy i inkasują za aktywność pieniądze. Proszę Państwa, więc przypuszczam, że to właśnie była przyczyna, dla której w Berlinie doszli do wniosku mądrzy ludzie, że skoro Trump musi się oganiać od tych swoich wrogów, którzy go tam szarpią za nogawki, to nie będzie miał głowy do tego, żeby się jakąś Polską zajmować. W związku z tym trzeba stworzyć tu fakty dokonane, a potem jak już Donald Trump obejmie urzędowanie, to będzie musiał te fakty przyjąć do wiadomości, bo w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się przyjmuje go do wiadomości. Ale no całkiem rozsądnie było to pomyślane ze strony niemieckiej. Ale okazało się, że Trump ma większą podzielność uwagi niż mu przypisywano.
Owszem, tam się opędzał od tych nieprzyjaciół, ale tak całkiem obrazu świata z oczu nie stracił, bo w przeddzień tego Ciamajdanu, 15 grudnia 2016 roku, przyleciał do Polski Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa, odbył dwugodzinną rozmowę z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim, po czym wsiadł w samolot i odleciał do Waszyngtonu. W rezultacie Jarosław Kaczyński CIA musi coś wiedzieć, tam przecież to się tu szykuje, od tego jest, prawda? Więc Rudolf Giuliani poinformował Jarosława Kaczyńskiego, co tutaj się szykuje i być może, że Jarosław Kaczyński sam znalazł remedium na to, a być może, że mu delikatnie zasugerował: panie naczelniku, może byś tutaj pan tak zrobił i tak dalej. Więc Jarosław Kaczyński w momencie, gdy rozpoczęła się okupacja sali plenarnej, wyprowadził część posłów do sali kolumnowej i tam ustawa budżetowa została uchwalona. Cały ten filar, na którym się wszystko opierało, w jednej chwili runął. No i oczywiście natychmiast się rozpoczęły potępieńcze swary. Jedni eksperci utytułowani dowodzili, że tu nie można, tu nielegalna ta ustawa, bo przecież ustawa musi być, a zwłaszcza taka, uchwalona w sali plenarnej. Ale inni utytułowani eksperci twierdzili, że to nieprawda, że ważne jest dla legalności ustawy, że ją posłowie przegłosowali. Jak w jakim miejscu to robią, to już nie jest taka kwestia istotna. Nawet w krzakach pod Sejmem mogą to uchwalić i będzie uchwalona. No i trzy dni po Ciamajdanie, po wybuchu Ciamajdanu, w dzienniku Die Welt ukazała się taka publikacja. No, nie udało się. Nie udało się. Trzeba na jakiś czas się przyzwyczaić do istnienia Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. I jednocześnie nasza złota pani, czyli pani Angela Merkel, ja muszę państwu tutaj się zdradzić, dlaczego ja ją tak nazywam. Otóż to jest cytat. To jest cytat z takiej piosenki, którą Niemcy kazali w czasie okupacji śpiewać Żydom prowadzonym do pracy. Marszałek Śmigły Rydz nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. No to złota pani nasza. I nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie 7 lutego 2017 roku. I tylko tym posłom, którzy tam okupowali tę plenarną salę, nikt nie powiedział, że wojna się skończyła. I oni tam siedzieli przez całe Boże Narodzenie, jakieś kantyczki układali takie. Wreszcie po Bożym Narodzeniu, po świętach, ktoś się nad nimi zlitował, powiedział: idźcie do domu, już po wojnie. No to poszli do domu i tak się skończył Ciamajdan. Proszę państwa, nasza złota pani rzeczywiście przyjechała 7 lutego 2017 roku do Warszawy. Odbyła rozmowy rozmaite z dygnitarzami. No i chyba wyrobiła sobie pogląd taki, że należy inaczej rozłożyć akcenty. Już nie należy walczyć o demokrację w Polsce, znaczy należy oczywiście, jasne, ale nie przede wszystkim. Przede wszystkim należy walczyć o praworządność. No i rozpoczęła się walka o praworządność. Ona się rozpoczęła od tego, że wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Komisji Europejskiej z apelem, żeby Komisja Europejska zrobiła z Polską porządek, dlatego że poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to tym owczarkom nie trzeba było dwa razy tego powtarzać, ale trzeba było tutaj zrobić pewne przegrupowanie wśród, w szeregach płomiennych szermierzy demokracji przede wszystkim. Otóż jak powiedziałem, na czele tego stał pan Mateusz Kijowski, który w międzyczasie został oskarżony o jakieś finansowe malwersacje. To przy walce o demokrację by specjalnie nie przeszkadzało, ale jak już rozpoczęliśmy walkę o praworządność, to już nie.
Jakby to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał pan Mateusz Kijowski podejrzany o malwersację? To nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to byłoby trochę już za dużo, prawda? Więc pan Mateusz Kijowski został wycofany do tylnych szeregów. Teraz w ogóle już tam z polityki wyleciał, fryzjerem jest tam pod Warszawą. Daj mu Boże jak najlepiej. A na pierwszą linię frontu walki o praworządność zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. O, niektórym się bardzo to spodobało. No i walka o praworządność się rozpoczęła z dużym przytupem. Prawo i Sprawiedliwość, czyli rząd dobrej zmiany, uchwalił, przeforsował w maju 2017 roku ustawy sądowe. No i te ustawy zostały przeforsowane i tam już wszyscy myśleliśmy, że to właśnie tak będzie, jak te ustawy głoszą, ale nie. W lipcu 2017 roku po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią, pan prezydent Andrzej Duda ogłosił, że on je zawetuje i zrobił to. Ponieważ w Sejmie nie było większości wystarczającej do obalenia weta prezydenta, to jest potrzebne 276 posłów, rząd nie miał takiej większości, w związku z tym to weto, tego weta nie można było obalić, wobec tego Jarosław Kaczyński zaproponuje, jak tak, to sam tu sporządź te ustawy. No i rzeczywiście Kancelaria Prezydenta przygotowała te ustawy, takie właśnie, jakie teraz są. Na co parę miesięcy temu zwrócił uwagę pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, że my nie będziemy cierpieli za prezydenta Dudę z powodu pomysłów prezydenta Dudy. No nie nasze pomysły, rzeczywiście prawda. Rzeczywiście prawda. Ale to nie było jakimś takim, bo to osłabiło, tylko ta felonia prezydenta Dudy osłabiła naczelnika państwa, który musiał w kilka miesięcy później przeprowadzić głęboką rekonstrukcję rządu. Pani Szydło została odesłana na polityczną emeryturę do Parlamentu Europejskiego, a stanowisko premiera objął pan Mateusz Morawiecki. On dziś doradca doskonały premiera Donalda Tuska. Więc widzicie państwo, tutaj takie przesunięcia, och, bardzo tajemnicze, bardzo zagadkowe, ale no, naczelnik państwa został do tego zmuszony, bo felonia prezydenta Dudy bardzo go osłabiła. To specjalnie na Niemcach nie zrobiło wrażenia, bo w lipcu 2017 roku stało się coś znacznie ważniejszego. Otóż do Warszawy przyjechał prezydent Donald Trump. Nasadził nam komplementów, że na trzy kraje by starczyło, no ale to wiadomo, to nic nie kosztuje, więc to tego nie żałują sobie. Natomiast powiedział jedno bardzo ważne zdanie, że mianowicie projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Proszę państwa, kilka słów wyjaśnienia, o co chodzi, co to jest ten projekt Trójmorza. Otóż znowu musimy się cofnąć w czasie do drugiej połowy lat 80., 86. rok, spotkanie prezydenta Ronalda Reagana z Michałem Gorbaczowem w Reykjaviku na Islandii. Chodziło o to, żeby w miejsce, celem tych spotkań późniejszych też i wcześniejszych było przygotowanie nowego tego porządku politycznego w Europie Środkowej, który zastąpiłby rozsypujący się już wtedy porządek jałtański. No i po tym spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem tego przyszłego porządku w Europie Środkowej będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze Środkowej Europy. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna informacja. I to oczywiście wywołało szalony rezonans we wszystkich państwach Europy Środkowej. Rozpoczęły się tam przygotowania do transformacji ustrojowej. Przecież dla każdego było oczywiste, że jak Sowieci się wycofają, to
to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, chociażby z tego powodu, że nikt już nie będzie go finansował. No a jaki ustrój nowy będzie, to jeszcze nie było wiadomo, jeszcze światło nie było oddzielone od ciemności, ale jedno wydawało się pewne, że już znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki nie będzie przydatna do zajęcia pozycji społecznej i tam ekonomicznej, tylko coś innego. A co? A no stan posiadania prawdopodobnie. I zaraz po tym jeszcze socjalizm był najlepszym ustrojem na świecie, i tak, ale rozpoczął się proces uwłaszczania nomenklatury. Czyli środowiska władzy na majątku państwowym, przecież innego nie było. Rozkradaniem, to uwłaszczeniem nomenklatury, to było rozkradanie majątku państwowego. No i to się zakończyło. I to był jeden taki nurt, można powiedzieć, oficjalny transformacji ustrojowej. Drugim nurtem oficjalnym transformacji ustrojowej to była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Chodziło o to, żeby wywiad wojskowy, bo to był punkt ciężkości władzy po stanie wojennym, nie partia, bo partia już się przestała liczyć, tylko wywiad wojskowy, żeby wywiad wojskowy dobrał sobie takich rozmówców, którym mógłby zaufać. I z tą grupą, jako reprezentacją społeczeństwa, by przeprowadził jakieś ustalenia. No i to też się udało w 100%. I proszę Państwa, to w Polsce tak było, w innych państwach też tak było, ale również miało to przełożenie na sytuację międzynarodową w samej środkowej Europie. Otóż państwa środkowej Europy, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć taki system reasekuracji niepodległości. W związku z tym w 1989 roku odbyło się w Budapeszcie takie spotkanie przedstawicieli czterech państw środkowoeuropejskich, Włoch, Jugosławii, Austrii, Węgier. I zostało tam podpisane porozumienie o współpracy politycznej, zwane od czworga sygnatariuszów popularnie kwadragonale. Do tego porozumienia przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwojem jako piąty uczestnik, sygnatariusz, i stąd pentagonale, i Polska jako szósty, stąd heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze heksagonale? Na to, że Rosja właśnie zaczyna się pogrążać w zapaści, której sygnałem niewątpliwym jest ten plan ewakuacji imperium z dośrodkowej Europy. Niemcy wprawdzie nie pogrążają się w zapaści, bo właśnie szykują się do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli NRD, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc być może i one nie będą w stanie storpedować, wysadzić w powietrze tej inicjatywy. Zatem trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. No i jeśli chodzi o Rosję, to się sprawdziło. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, nie sprawdziło się absolutnie. Niemcy, kiedy w 90 roku odzyskały swobodę ruchów, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale. No i wysadziły go w ten sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, a więc Jugosławii, czyli kraju, który miał być bałkańskim filarem heksagonale, do proklamowania niepodległości. Słowenia i Chorwacja proklamowały niepodległość, co wtrąciło w jednej chwili Jugosławię w otchłań krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, jak zobaczyli, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tego zdystansowali i od tej pory próżnię polityczną, która się pojawiła po ewakuacji Imperium Sowieckiego w środkowej Europie, wypełniają Niemcy, a przy pomocy rozszerzania Unii Europejskiej na wschód. Unii Europejskiej, której są politycznym kierownikiem. I tak się właśnie stało. I teraz przyjeżdża Trump do Warszawy
i powiada, że projekt Trójmorza mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Co to jest projekt Trójmorza? To jest heksagonale, uzupełnione i poprawione. Bo wadą tego pierwszego heksagonale było to, że ono nie miało ani silnego lidera, ani nawet silnego protektora. Tymczasem Trójmorze to jest heksagonale ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. A to już trudniej by było to wysadzić w powietrze. Nie wiem, czy Niemcy by się w ogóle na to zdecydowały, dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. To jest całkiem prawdopodobne, żeby się nie odważyły na coś takiego. No i w związku z tym w Berlinie zapaliło się czerwone światło alarmowe. Dlatego, że projekt Trójmorza, gdyby został zrealizowany, zagroziłby trzem bardzo ważnym interesom niemieckim. Po pierwsze, podważyłby, być może w sposób trwały, niemiecką hegemonię w Europie, bo powstałby cały blok państw środkowoeuropejskich, który już by się Niemiec nie słuchał. No to jaka hegemonia? Nie ma żadnej hegemonii. Po drugie, ten projekt zablokowałby budowę IV Rzeszy, w którą Niemcy tyle już zainwestowały. No i wreszcie po trzecie, realizacja projektu Trójmorza umożliwiłaby państwom środkowej Europy wyzwolenie się od ograniczeń narzuconych im przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Na czym polegał ten projekt Mitteleuropa? W 1915 roku Niemcy były przekonane, że ostateczne zwycięstwo w pierwszej wojnie będzie należało, wielkiej wojnie, bo wtedy jeszcze nikt tak tej wojny nie nazywał, bo nikt nie wiedział, że będzie druga, w związku z tym to była wielka wojna, że ostateczne zwycięstwo będzie należało do nich, no i w związku z tym trzeba zawczasu pomyśleć o politycznym urządzeniu Europy Środkowo-Wschodniej. No i projekt Mitteleuropa właśnie tym się zajmował. Tam przewidziane zostało utworzenie takich bantustanów, pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów i uwaga, uwaga, o gospodarkach trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. W 1918 roku Niemcy wojnę przegrały, a przynajmniej wszystkim się tak wydawało wtedy. No i projekt Trójmorza został odłożony ad calendas graecas, ale 1 maja 2004 roku, kiedy 8 państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, zaistniały polityczne warunki dla realizacji projektu Trójmorza. No i on jest realizowany. On jest realizowany. To, co wszystko się dzieje, to nic innego, tylko realizacja projektu Trójmorza. I tu przyjeżdża Trump i powiada, że to wszystko diabli wezmą. No to rzeczywiście czerwone światło alarmowe się zapaliło. Jeszcze w Berlinie nie wiedzieli, czy Trump to mówi serio, czy nie i w ogóle, więc na wszelki wypadek zastosowali się do indiańskiego przysłowia. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I Niemcy złożyły akces do projektu Trójmorza. Jedynym szefem państwa, który wyraził z tego powodu radość, był pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale tak zrobił. No i proszę państwa, walczyliśmy o praworządność. To tam różne incydenty były. Pani Gersdorf nie wiedziała, czy jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nie. A pojawiły się zupełnie nowe fenomeny, na przykład nielegalni sędziowie. Nieprawdziwe sądy. To obywatel, ja na przykład teraz zostałem skazany na grzywnę za tam podanie do wiadomości nazwiska mojej wierzycielki. No i takim wyrokiem nakazowym, kiblówką taką, bez przeprowadzenia rozprawy. W związku z tym złożyłem sprzeciw od tej kiblówki.
podnosząc, że no zaraz, przecież nie wiem, czy miałem do czynienia z prawdziwym sądem, czy z jakąś nielegalną imitacją. Muszę takie rzeczy wiedzieć, bo jeżeli bym miał do czynienia z nielegalną imitacją, to na przykład żądanie zapłacenia grzywny może nosić znamiona kradzieży zuchwałej i ja nie mogę się podporządkować temu. Więc do takiego chaosu w rezultacie doszło wskutek walki o praworządność. No, ale proszę Państwa, prezydent Trump przegrał wybory. Także, a prezydent Józio Biden, który nastąpił po nim, ja mówię Józio, dlatego że oni się tak sami dziwnie nazywają. Joe to znaczy Józio. Carter to był Kubuś, Jimmy to Kubuś, a Clinton to był Wiluś. No, Bill to Wiluś. No, tak. Stwarzają wrażenie, że to tak każdy z nich to jest taki brat łata, można tam amikoszonerię uprawiać i tak dalej. No mniejsza. Więc prezydent Biden odstąpił od linii politycznej prezydenta Trumpa, która była trochę konfrontacyjna wobec Unii Europejskiej, Niemiec i Francji w szczególności. Doszło do takiego incydentu, że to zresztą od czasu do czasu się pojawiały od 90 roku takie balony próbne, że trzeba by stworzyć europejskie siły zbrojne niezależne od NATO. I każdy taki balon próbny spotykał się ze stanowczym amerykańskim niet. Amerykanie mówili niet. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzą, że to jest nic innego, tylko pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Kiedy w 1954 roku Amerykanie zdecydowali się, no Sowieci byli silni, także to trzeba było coś z tym zrobić, na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom na posiadanie armii, to nie było jeszcze pewne, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, kiedy w 1955 roku Bundeswehra została utworzona, to Amerykanie wmontowali ją w całości w struktury NATO. I poprzez struktury NATO pilnują tam wszystko, wiedzą, co się tam dzieje. Myszka tam się nie prześliźnie. No i Niemcom to nie pasuje, więc Niemcy by chciały tu utworzyć europejskie siły zbrojne. Nasza złota pani to jest trochę mądrzejsza od tego prezydenta Macrona, bo ten to co na sercu, to na języku, co w sercu, to na języku. No i kiedyś chlapnął, jeszcze za kadencji prezydenta Trumpa, że potrzebna jest armia europejska, a po co? No jak to po co? Żeby bronić Europy, między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump był po prostu, nie posiadał się ze zdumienia. I napisał, że no przecież Stany Zjednoczone nigdy na Europę nie napadały. Przeciwnie, gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście się w Paryżu uczyli języka niemieckiego. No to na takie diktum premier Francji odpisał Trumpowi, żebyś nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. O, jak już tak? No to nie minął tydzień, jak we Francji ni stąd, ni zowąd wybuch róg żółtych kamizelek. Wszyscy się jednakowo umundurowali, no i ruch potężny, rząd do dzisiaj sobie francuski nie może z nimi poradzić. Twierdzą wszyscy, że to jest pełny spontan i odlot, tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pana Jerzego Owsiaka, ale ja myślę, że CIA miała jakieś tutaj paluszki zmoczone. Po to jest, po to jest. Jak byłem kiedyś w Colorado, w Denver, no i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który jest inżynierem górnictwa i on mi opowiadał, jak funkcjonuje ta branża w Stanach Zjednoczonych. On akurat w branży górnictwa złota pracuje, tam mają kopalnie na całym świecie, prowadzą interesy. No i on mi to opowiada i tak w pewnym momencie en passant tak mówi, tak, wie pan, niektóre rządy to nam tam podskakują. Jak za bardzo nam podskakują, to my je zmieniamy.
Znaczy nie on oczywiście, ale właśnie CIA po to jest, żeby takie operacje robić. Więc podejrzewam, że tam te żółte kamizelki to coś tam wspólnego mają, bo im jak nie widać tej ręki zatajonej, to tym lepiej, bo wszyscy myślą, że to pełny spontanny odlot. A w epoce totalnej inwigilacji, w jakiej żyjemy, liczenie na spontanny odlot to jest trochę zuchwałe. Trochę zuchwałe. Proszę Państwa, no i prezydent Joe Biden odstąpił od linii politycznej, tej konfrontacyjnej trochę, prezydenta Trumpa o 180 stopni. Zaczął się umizgiwać do zimnego ruskiego czekisty Putina i do naszej złotej pani. W czerwcu przyjechał do Europy. Spotkał się w czerwcu w Genewie z Putinem, później w lipcu jeszcze raz i z naszą złotą panią. Dlaczego, proszę Państwa, Joe Biden mógł zmienić, odstąpić od poprzedniej linii politycznej? No z nienawiści do Trumpa to owszem, ale to za mało, bo on tam mógł, każdy zresztą kandydat na prezydenta, jak jest kampania wyborcza, no to tam plecie, co mu ślina na język przyniesie, to tam i tak nikt to nie słucha. Ale jak już zostanie prezydentem elektem, to przychodzą do niego generałowie z Pentagonu, dyrektor CIA, tam FBI i tak dalej i mówią, panie prezydencie, my tu prowadzimy tajne projekty, one są, ten jest w tym stadium zaawansowania, a tamten w tamtym. W związku z tym musimy zrobić to i tamto. CIA też mu, dyrektor mówi, bo proszę pana tutaj. Jemu się zmienia obraz świata. I on już tam zaczyna całkiem innego klucza ćwierkać. Po prostu odzyskuje poczucie rzeczywistości. I jaki jest... Myślę, że do tego doszedł wniosku, a jak sam nie doszedł, to mu tam powiedzieli mądrzejsi, że głównym problemem Stanów Zjednoczonych są Chiny. Głównym problemem Stanów Zjednoczonych są Chiny i Stany Zjednoczone muszą rozpocząć przygotowania do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Dlaczego? Proszę Państwa, ja w 2008 roku zrobiłem sobie takie zestawienie. Budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych wtedy wynosił 622 miliardy dolarów, roczny budżet. Ogromny. Ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była przewaga amerykańska. 10 lat później Stany Zjednoczone miały nawet większy budżet wojskowy, tam około 700 miliardów dolarów, ale to była równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. W ciągu 10 lat ta przewaga stopniała o połowę. A w kwietniu tego roku jeden z ważnych generałów w Pentagonie powiedział, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę poziom tamtejszych cen. No, to chyba jasne, że Stany Zjednoczone muszą jakoś się do tego przymierzyć. Ale jeśli by się chciały przymierzyć, jeśli by chciały rozpocząć przygotowania do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, no to muszą się dowiedzieć najpierw, jak by się w tej sytuacji zachowała Rosja i jak by się w tej sytuacji zachowała Unia Europejska, czyli Niemcy i Francja. Bo nie wiadomo, jak by się Rosja zachowała. Z punktu widzenia Rosji zbytni wzrost potęgi chińskiej nie jest korzystny. Z punktu widzenia Rosji najkorzystniejsze było to, żeby Stany Zjednoczone z Chinami się wzięły za łby, a Rosja by stała z boku i tam wymachiwała rękami tego, w mordę go i tak dalej, tak żeby samemu nie oberwać. Więc jest całkiem możliwe, że w takiej sytuacji można by liczyć na neutralność Rosji. No ale Putin czegoś by zażądał.
za to, że złoży obietnicę neutralności, czy w ogóle będzie się zachowywał neutralnie, to nie za darmo. No jednego się można domyślać, że jednego by chciał, to znaczy uznania rozbioru, przynajmniej rozbioru Ukrainy, jeśli nie likwidacji tego państwa, wchłonięcia Białorusi. No być może jeszcze czegoś i to już dla nas to jest interesujące, bo to wtedy my byśmy musieli za to zapłacić. Także nasz najważniejszy sojusznik mógłby nas sprzedać Putinowi, przynajmniej tam częściowo. No i z naszą złotą panią. Proszę Państwa, opowiedziałem Państwu przed chwilą, jak Niemcy wojują od 2016 roku z Polską o odzyskanie wpływu politycznego. No to jak my to wiemy, to prezydent Biden też to wie, że Niemcom bardzo na tym zależy. No to skoro ci tak zależy, to dobra, weź sobie tę Polskę w arendę, ale będziemy teraz się przyjaźnić. Już my będziemy tutaj. Bardzo możliwe, że taka propozycja została złożona i została przyjęta. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że jeszcze prezydent Biden nie zdążył odpocząć po trudach europejskiej podróży, a już Donald Tusk zgłosił zamiar powrotu na ojczyzny łono. Jestem przekonany, że Donald Tusk nie odważyłby się na samodzielne podjęcie takiej decyzji. Musiałby uzyskać przynajmniej pozwolenie naszej złotej pani, a prawdopodobnie polecenie. Dlaczego? No, znowu się musimy cofnąć w czasie. Proszę Państwa, w 2007 roku Platforma Obywatelska wygrała wybory, a jeszcze przed wyborami miała taki gabinet cieni. Tam się przechwalała, że ma gabinet cieni, to znaczy grupę polityków, którzy są tam powyznaczani na konkretne resorty. Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu Platformy Obywatelskiej, to okazało się, że tylko dwie osoby z tego gabinetu cieni rzeczywiście te resorty objęły, pani Kopacz i pan Drzewiecki, a reszta nie, to całkiem im. No na przykład resort finansów miał objąć pan Chlebowski, ale pojawił się nie wiadomo skąd poddany brytyjski pan Rostowski i to on został ministrem finansów, a pan Chlebowski został prostym posłem. Pan Zdrojewski miał być ministrem obrony, ale pojawił się pan doktor Bogdan Klich z Krakowa, lekarz psychiatra, i to on został ministrem obrony. Być może, że stan naszej armii wymagał takiej nominacji, to nie wykluczam tego, no ale to świadczyło o tym, że tu pani Pitera miała zostać ministrem sprawiedliwości. Ale pojawił się pan Świąkalski i to on został ministrem sprawiedliwości, a pani Piterze trzeba było na poczekaniu znaleźć jakąś funkcję. Ona do końca nie wiedziała, jak ta funkcja się nazywa, już nie mówiąc o tym, że co ona ma robić. No, takie były rzeczy. O czym to świadczy? O czym to świadczy taka sytuacja? O tym, że Donald Tusk biega na bardzo krótkiej smyczy starych kiejkutów, czyli bezpieki. Ja znam Donalda Tuska osobiście, no teraz to już tam się nie tego, bo to za wysokie progi, ale nawet pamiętam, kiedy go poznałem, 1 lipca 1989 roku. Jest już dosyć dawno go znam. I zapewniam Państwa, nie dlatego mówię o tym, żeby przechwalać, tylko dlatego, żeby Państwa przekonać, że on jest takim samym człowiekiem, jak i my. W związku z tym, jak taką krótką smycz mu bezpieka założyła, że tu no, cała Polska to widziała, te przetasowania w tym gabinecie cieni, to nie przysparza prestiżu premierowi takiego rządu. No to nic dziwnego, że było, poczuł się trochę niewygodnie z tym. I tak kombinował, jakby tu sobie poluzować trochę tę obruszkę. I kiedy wiosną 2008 roku dowiedział się, że jest w Polsce pan Peter Vogel, to postanowił go aresztować. Pod tam jakimś błahym zarzutem prania brudnych pieniędzy, w ogóle śmieszne, co to w ogóle jest. Peter Vogel. Ten jegomość tak naprawdę nazywa się Piotr Filipczyński.
pochodzi z bardzo porządnej ubeckiej rodziny. No i pod koniec lat 70. został skazany na 25 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ale w 83 roku na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmienił nazwisko na Peter Vogel i został wielkim finansistą. Jak się zostaje z takim finansistą, to jest też osobna historia, nie będę Państwa zanudzał. No i prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swojego urzędowania go ułaskawił. W związku z tym Peter Vogel już doszedł do wniosku, że jest bezpiecznie, zaczął do Polski przyjeżdżać. No i kiedy Donald Tusk się dowiedział, że on jest, to kazał go aresztować. Stare kiejkuty to zlekceważyły najwyraźniej, tylko we wszystkich głównych mediach ukazały się takie publikacje jednocześnie. To świadczy o pełnym spontanie i odlocie. Jak to niebezpiecznie jest w polskich więzieniach. Że tam więźniowie, którzy siedzą w celach monitorowanych 24 godziny na dobę, wieszają się na własnych skarpetkach, sami nie wiedzą kiedy. No to jak Vogel zobaczył taki jeden felieton filmowy, to już wiedział, czego się ma trzymać, że morda w kubeł, ani słowa więcej. No i tak było, ale nikt go nie wydobywał z tego aresztu wydobywczego. W związku z tym z nudów coś chyba musiał zacząć chlapać. Bo pewnego dnia Dziennik, ten tam gazeta prawna, przyniósł rewelację taką, podobno z tajnych zeznań Vogla w prokuraturze, do których on dotarł, prawda, że panu generałowi Gromosławowi Czempińskiemu z konta w szwajcarskim banku jakiś Turek zwinął $1 000 000, a generał nawet nie zauważył, że coś mu zginęło. No i dziennikarze do generała Czempińskiego, panie generale, no jak to, tu przecież banki polskie są najbezpieczniejsze i tak dalej. Generał oczywiście zbył te wszystkie indagacje wzgardliwym milczeniem, ale widocznie doszli do wniosku tam w gronie własnym, że to Tusk się za bardzo rozbrykła. Jak już takie rzeczy wychodzą na jaw, to nie, to trzeba mu przytrzeć rogów. I tak się narodziła afera hazardowa. Tym razem Donald Tusk stracił czujność rewolucyjną, bo pytają go, no to czy będzie jakieś personalne konsekwencje wyciągał, a ten powiada, jakie tam konsekwencje, zobaczymy, jak sobie Chlebowski z Drzewieckim poradzą na konferencji prasowej. Najwyraźniej wyobrażał sobie, że będzie tak jak zawsze, to znaczy, że oni coś powiedzą, dziennikarze z podkulonymi ogonami tam własnymi słowami to powtórzą, no i tyle. I dopiero kiedy zobaczył, że dziennikarzy ktoś spuścił z łańcucha i oni kawały żywego mięsa panu Chlebowskiemu na oczach całej Polski wyrywają, a on wytapia z siebie tłuszcz i wyciera się chusteczką biedny, no to zrozumiał, że parasol ochronny nad nim został zwinięty, że za chwilę on tam stanie w takiej roli i to już się przestraszył tego. Tego już się przestraszył naprawdę i wszystkich powrzucał. Wszystkich powrzucał jak leci, ale nie wypełnił wakatów po tych wyrzuconych. No to było oczywiste, że to jest taka aluzja dla bezpieki. Chłopaki, już jestem grzeczny, już tam tego, już się nie kłóćmy, już się pogódźmy tutaj, o proszę, przyślijcie swoich tutaj tych, niech mnie pilnują, ja już teraz. Ale stare kiejkuty powiedziały jemu tak. Ty, frędzlu, ty chciałeś z nami tak pogrywać, to takim sianem się nie wykręcisz. Szlaban na prezydenturę, przecież Donald Tusk no, mało jaja nie zniósł, żeby kandydować na prezydenta, tu szlaban. Ustawa hazardowa ma być uchwalona i to zaraz. I rzeczywiście tak było, w 2 tygodnie. Przedtem 2 lata nie można było jej uchwalić. To 2 tygodnie, tempo stachanowskie, a jak się wczytać w nią, uważniej, no to widać, że są takie naprowadzania, że hazardem się mogą zajmować tylko bezpieczniacy. Nie wiadomo, czym by się to skończyło, gdyby nie nasza złota pani. Nasza złota pani
w tym właśnie ciężkim momencie załatwiła Donaldowi Tuskowi nagrodę imienia Karola Wielkiego. Bardzo prestiżowa nagroda, bo Jan Paweł II nawet ją dostał i przyjął. I to była taka aluzja, że jak ktoś teraz podniesie rękę na Donalda Tuska, to miał ze mną do czynienia. I w jednej chwili wszyscy to zrozumieli, stary Kiejkuty też. Okazało się, że nawet żadnej afery hazardowej nie było. Ale nasza złota pani na wszelki wypadek, bo to na tym świecie pełnym złości nigdy nie dość jest przezorności, jak mówi poeta, mocną ręką przeniosła go z Warszawy na brukselskie salony i zrobiła z niego człowieka formatu europejskiego. Więc dlatego o tym opowiadam, przypominam to, żeby uzasadnić państwu, że Donald Tusk żadnej samowolki by nie odważył się zrobić. Żadnej samowolki. No, on, jak my to wiemy, to on tym bardziej to wie, prawda? No i przyjechał tutaj na ojczyznę. On natychmiast proklamował wojnę Donalda z Kaczorem, a Kaczor w odpowiedzi proklamował wojnę Kaczora z Donaldem. No to tam pierwszy tam strzał to w stronę TVN został wymierzony, ale to okazało się, że to mokry kapiszon chyba będzie, bo to pan prezydent Duda 15 sierpnia przemawiając na święcie Wojska Polskiego powiedział, że będzie nieugięcie stał na nieubłaganym gruncie wolności słowa, no to wiadomo, że zawetuje tę nowelizację. Więc sam groźnie to początkowo wyglądało, ale i Departament Stanu, tam pomruki gniewne, no to jak już tak, to lepiej tutaj podkulić ogon i udawać, że nic nie było. No i proszę państwa, to oznaczało, że nasza złota pani przysłała tutaj Donalda Tuska, żeby ten Lebensraum, który prezydent Joe Biden jej podarował, żeby tu jakoś zagospodarować. No i a Donald Tusk po przyjeździe do kraju przekonał się, że to ma jakichś takich idiotów za tych pretorian. No jeden przykład podam. Pan wielce czcigodny, pan poseł Nitras. Tam go zaprosił pan Trzaskowski tam na jakiś piknik, taki sabat ten. No i on tam zaczął się odgrażać, że jak tylko katolicy się znajdą w mniejszości, to on będzie im tam coś odpiłowywał. No dureń skończony, nawet jak tak myśli, to nie można tak mówić, zwłaszcza jak się jeszcze nie ma władzy. To jak po takiej deklaracji jakiś katolik będzie głosował na Platformę Obywatelską, to chyba diabeł go podkusi do tego, bo to przecież... No, chyba, że jest kandydatem na samobójcę. Więc no to jak z takimi ludźmi, to niewiele można... A jeszcze w dodatku, jeszcze taka kompromitacja się stała, że wszyscy ci dygnitarze Platformy Obywatelskiej razem z dygnitarzami Prawa i Sprawiedliwości, i to w randze wicepremierów, ministrów, pogalopowali na urodziny do pana redaktora Mazurka. Pan redaktor Mazurek jest skromnym redaktorem w radiu RMF FM. No więc tym bardziej jest zagadkowe, jak to się dzieje, że wicepremierzy, ministrowie, posłowie, senatorowie galopują na jego urodziny. A niektórzy podobno nawet bez zaproszenia przyszli. To dlatego o tym wspomniałem, żeby państwu pokazać, że faktyczne hierarchie są całkiem inne niż te formalne. No to tak było i za Stalina. Stanisław Mikołajczyk w takiej książce Gwałt na Polsce pisze, jaka jest hierarchia prawdziwego, tajnego rządu w Polsce. No i pisze, że najważniejszy tutaj to jest generał NKWD, Sierow. Druga postać w hierarchii to jest szef NKWD w sowieckiej ambasadzie. Trzecia postać w hierarchii to jest ambasador Lebediew. A czwarta to jest Jakub Berman. Nie Bierut, nie Osóbka, tylko Jakub Berman, który piastował skromne stanowisko wiceministra. No więc tak to jest. I tutaj okazało się, że pan redaktor Mazurek mniej więcej ma taką pozycję jak pan Jonathan Daniels,
do którego na szabasowe kolacje biegają też dygnitarze. I to jeszcze z jakim skutkiem? Proszę bardzo, pan Mateusz Morawiecki był na szabasowej kolacji u pana Danielsa, a pani Szydło nie było. No i co się stało? A pan Morawiecki został premierem, pani Szydło do Parlamentu Europejskiego prec. No to tak. Więc trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę, niby nic, a jednak, prawda? No więc Donald Tusk zaczął tam wojować z tymi swoimi pretorianami, co musiało zirytować naszą złotą panią. No nie po to cię tu wysłałam, żebyś tu się kotłował z tymi durniami twoimi, tylko żebyś tu zagospodarował. No to Donald Tusk dar niebios otrzymał w postaci wyroku Trybunału Konstytucyjnego o wyższości konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. Musimy kilka słów wyjaśnienia, jak jest naprawdę z tą konstytucją i z tym prawem europejskim. Pani Julia Przyłębska w swoim tym wyroku powoływała się na zasadę przekazania z traktatu lizbońskiego. Rzeczywiście tam taka zasada jest i ona stanowi, że Unia Europejska, czyli jej organy, mają tylko takie kompetencje, które zostały Unii przekazane przez państwa członkowskie. I na przykład Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości nie została przekazana, w związku z tym pani Przyłębska wyciągnęła z tego wniosek, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Komisja Europejska przekraczają swoje kompetencje. No tak, ale w traktacie lizbońskim jest jeszcze inna zasada, no, tam wiele innych zasad, ale jeszcze jedna jest zasada, mianowicie zasada lojalnej współpracy. I zasada lojalnej współpracy głosi, że państwo członkowskie musi powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Mogłoby zagrozić. Nie, że zagraża, ale mogłoby. Bez względu na zakres kompetencji przekazanych przed każdym działaniem. No to wystarczy w tych okolicznościach, w tej sytuacji wpisać, że praworządność, cokolwiek by to miało znaczyć, jest bardzo ważnym celem Unii Europejskiej i na tej podstawie można sztorcować wszystkie bantustany, można wydawać wyroki, Trybunał z Luksemburgu może wydać wyroki. Myślę, że taka sytuacja niejasna jest celowo stworzona, żeby jak nie kijem, go to pałką, prawda, i tak dalej. No i tutaj Donaldowi Tuskowi ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego spadł z nieba, bo zaraz tu powiedział, oskarżył Jarosława Kaczyńskiego, że on tu chce polexit przeprowadzić. No i zwołał tam w różnych miastach Polski, w Warszawie, demonstrację Volksdeutschów i Europejców, że pod hasłem zostajemy tu przy tobie, najjaśniejsza złota pani, stoimy i stać chcemy i tak dalej. Przecież Jarosław Kaczyński nie chce żadnego polexitu. Tego samego dnia, jak demonstracja Volksdeutschów się odbywała w Warszawie, to Jarosław Kaczyński spotkał się z rolnikami na Podlasiu i co im tam naobiecywał? Że załatwi im wyższe dopłaty bezpośrednie. Skąd? Z Unii Europejskiej. No to tak nie mówi człowiek, który chce Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić. Po drugie, Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości podjęło solenną bardzo uchwałę, że o żadnym polexicie nie może być mowy. I wreszcie po trzecie, właśnie Jarosław Kaczyński kilka miesięcy temu przy pomocy posłów Lewicy w Sejmie przeforsował ratyfikację ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, która wyposaża Komisję Europejską w dwa bardzo ważne uprawnienia, których ona przedtem nie miała, mianowicie uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii, a więc również Polski. Polska nie musi o tym wiedzieć nawet. No i nakładania unijnych podatków. No to albo jedno, albo drugie. Albo on tu takie rzeczy robi, które stanowią milowy krok na drodze pogłębiania integracji,
albo chce Polskę wyprowadzić z Unii. Więc Donald Tusk, właściwie nie mając żadnego pomysłu na państwo, ja myślałem, że on jednak ma jakiś pomysł na państwo, on nie ma żadnego, ograniczył się do emocjonalnego rozhuśtywania Volksdeutschów i Europejców. No tam pani Traczyk, Stawska, mało bo od zmysłów nie odeszła, do pana Bąkiewicza, który tam kontrmanifestację robił, milcz, chamie, tam się odezwała. No widać wyraźnie, że była emocjonalnie bardzo pobudzona. No i tutaj media uznały, że to jest zamach na powstanie warszawskie, na wszystkie świętości. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że w powstaniu warszawskim walczyli również Niemcy. No przecież tak było. No to... Ale nie jestem złośliwy, więc tylko powiem, że jak ktoś nawet jest weteranem powstania warszawskiego, to nie znaczy, że ma rację w wszystkich innych sprawach. I przede wszystkim, że się orientuje w sytuacji międzynarodowej, co tu się naprawdę dzieje. Więc nie mam nic przeciwko pani Traczyk-Stawskiej, to na pewno jest bardzo zacna kobieta, ale myślę, że daje się instrumentalnie wykorzystywać w zamian za tu herostratesową sławę. To nie jest dobrze, dlatego Hindusi mieli taki zwyczaj, żeby palić wdowy. To nie jest taki głupi pomysł. No. To nie jest taki głupi pomysł. To tak się mówi, że to tam dzicz i tak dalej, ale jest w tym pewna racja. Proszę państwa, no i w związku z tym tutaj, ponieważ Niemcy po tym spotkaniu z Józiem Bidenem zabrały się do nas już serio. Już tam kiedyś to było, tam jak w tej balladzie Świtezianka Adama Mickiewicza, słowicze dźwięki w mężczyzny głosie, a tu lisie zamiary. Teraz już nawet nie lisie zamiary, tylko szantaż brutalny, finansowy i ten. No i odbyła się nawet Dintoira w Parlamencie Europejskim, tam większość posłów, również frakcja Volksdeutschów, naszych europosłów, też się wypowiadała. No i przeciwko Polsce, trzeba na Polskę tutaj, na Polsce baty tutaj nałożyć, żadnych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No i nawet Parlament Europejski zapowiedział, że zaciągnie Komisję Europejską przed Trybunał w Luksemburgu za bezczynność, że Komisja Europejska jeszcze Polski tutaj nie zmasakrowała, nie rozsmarowała na podłodze. No, wyglądało to poważnie. Pan premier Morawiecki pojechał do Strasburga i tam powiedział, że Polska jest dumnym krajem. No to jasne, tam takie patetyczne deklaracje. Ale jednocześnie zapowiedział, że Polska rozpędzi Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, czego się domagał właśnie ten Trybunał i Komisja Europejska. Pani Ursula von der Leyen powiedziała, że no to Izba Dyscyplinarna, ale przecież Trybunał Konstytucyjny w Warszawie nie jest niezależny. No to znaczy, że jak nie jest niezależny, to po co nam taki Trybunał? Trzeba go rozgonić i taki niezależny naprawdę wprowadzić. A który jest niezależny? No ten, co jest zatwierdzony przez salon, to wiadomo, prawda? To jest proste jak budowa cepa. Więc no już widać było, że się do nas zabierają i że ten szantaż finansowy okaże się skuteczny. Ale w dniach ostatnich, to znaczy w dwóch dniach ostatnich, coś się stało. Te ryki jakoś ucichły. I nasza złota pani wydała z siebie głosy anielskie. Że no nie, tak nie trzeba, że to, że tamto. A pani Urszula powiedziała, że nie będzie żadnego wiązania praworządności z forsą, bo to był ten kluczowy moment. No to co się stało? Nie wiem, ale przypuszczam, że dwie przyczyny mogły być. Pierwsza, że no, tak jak poeta pisał mój nieżyjący przyjaciel Janusz Szpotański, nie płoszmy ptaszka, niech mu się zdaje, że naszej partii siły nie staje, aż o poranku za oknem dojrzy kontury tanku, potem na schodach usłyszy kroki. No to na wszystko przyjdzie odpowiedni moment. To po co płoszyć, po co tam jakieś te...
to może przestraszyć inne państwa członkowskie, które też zaczną się niepokoić, czy one potem nie zostaną pozbawione pieniędzy. No i to skomplikuje szalenie stosunki w Unii Europejskiej, tym bardziej, że w traktacie lizbońskim jest artykuł 50. On mówi, że wszystkie państwa członkowskie mają, jak to Rosjanie nazywali, prawo wychoda, to znaczy opuszczenia Unii Europejskiej. Mają prawo wychoda, ale na własne życzenie. A contrario, trzeba przyjąć, że w takim razie nie można wyrzucić jakiegoś państwa członkowskiego z Unii wbrew jego woli. No i tutaj się nasza złota pani zreflektowała, również dlatego, że bardzo dużo decyzji w Unii Europejskiej musi być podejmowanych jednomyślnie. Więc jeżeli Polska by nie dostała forsy, to by powiedziała, gest Kozakiewicza by pokazała, no i mogłaby zablokować w ten sposób cały segment duży działalności Unii Europejskiej. Pani nasza złota też zdała sobie z tego sprawę, więc pani Urszuli tam wezwała ją i tam jej kazała, ty Urszula uważaj, prawda? A drugi powód to jest taki, ja nawet nie jestem przekonany do końca, czy rzeczywiście o to chodzi, ale trzeba mieć tutaj oczy dookoła głowy. Bo w traktacie lizbońskim jest jeszcze klauzula solidarności, która stanowi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji, no a u nas się pojawiło przecież, prawda? To mamy tu na piśmie zatwierdzone. No to wtedy na żądanie, na prośbę tego państwa Unia Europejska może udzielić mu bratniej pomocy. Uzupełnieniem tej klauzuli solidarności jest ustawa 1066, która obowiązuje, jeszcze prezydent Komorowski ją podpisał. I mimo tylu lat rządów dobrej zmiany, nikt nawet się nie zająknął, żeby ją uchylić. Ustawa 1066 przewiduje możliwość interwencji zbrojnych formacji obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. Więc wszystko się zazębia. Ale na prośbę tego państwa. No, kto może prosić? W sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji płynie właśnie od rządu. No to wiadomo, że rząd nie poprosi. No to kto poprosi? No sędziowie, być może dlatego taka batalia była, bo pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest najwyższym organem jednej z trzech władz państwowych, organem władzy sądowniczej, więc to dlatego taka była batalia. Ale jak nie mamy jakichś takich, nie mamy pewności, to się odwołajmy do precedensów, które już były. W 1968 roku nastąpiła bratnia pomoc. Pan marszałek Jakubowski na czele dywizji tamańskiej i kantemirowskiej, jak to się mówi, wkroczył do Pragi razem ze swoimi wasalami. No i na czyją prośbę? Na prośbę Wasyla Bilaka. Tam Czesi tam się nawet go przezywali. Bilaku, Bilaku, ty czarny swiniaku, tam go tak przezywali. No i okazało się, że Bilak poprosił i cały Układ Warszawski nie pozostał głuchy na tę prośbę. Podobnie było parę lat później w Afganistanie. Tam w imieniu mężnego narodu afgańskiego poprosił o carycę Leonidę o interwencję Babrak Karmal. Też prawie no, nikt, ale poprosił i został wysłuchany. Więc jak państwo myślicie, co by się stało, jakby Donald Tusk poprosił? Drgnęłoby naszej złotej pani serce gorące? Dlaczego nie? Donald Tusk, a przecież książę małżonek jeszcze tam czeka w kolejce. A jeszcze czeka w kolejce taki wielce czcigodny poseł Rzepa, który wpadł na pomysł, żeby do konstytucji wpisać odwieczny sojusz z Unią Europejską. To widzimy, że kandydatów jest całkiem sporo.
Także wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. No a nasza niezwyciężona armia pilnuje granicy z Łukaszenką, bo tam teraz pojechała pani Jolanta Kwaśniewska i pani ta Anna Komorowska i tam strasznie szaty rozdzierają i serca gorejące z powodu losu biednych dzieci. I jak najszybciej wtedy dzieci zabrać tutaj na terytorium Polskie, żeby im udzielić pomocy medycznej i każdej innej. Gdyby to jakieś durnice w ten sposób tam robiły, no to jasne, co durnice mogą. Nie, durnice mogą nie zdawać sprawy, że dopóki ci turyści egzotyczni prezydenta Łukaszenki nie przekroczyli granicy Polski, to on za nich odpowiada prawnie, moralnie i międzynarodowo, politycznie. Natomiast jeśli oni się znajdą na terytorium Polski i jakieś czynniki polskie zaczną się nimi zajmować, to znaczy, że Polska przejmuje za nich odpowiedzialność. No to jest też proste jak budowa cepa. Więc mówię, w przypadku jakiejś durnicy, no to by nie można było mieć do niej pretensji, że ona takich rzeczy nie wie. Ale w przypadku żon prezydentów, które przecież pani Komorowska 4 lata, pani Danuta Wałęsowa 4 lata, pani Kwaśniewska 8 lat była pierwszą damą. Jeżeli przez tyle lat nie nauczyły się myśleć w kategoriach racji stanu, no to trochę jest niepokojące. To nic dziwnego, że nasze państwo tak funkcjonuje. Na ich usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko tyle, że być może nie miały się od kogo nauczyć. Być może nie miały się od kogo nauczyć. I tym melancholijnym stwierdzeniem kończę. Proszę Państwa, dziękuję, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i w naturalny sposób przechodzimy teraz do drugiej części naszego spotkania. Teraz Państwo macie głos, a ja tu będę się do tego odnosił, tylko się wody napiję.